Ale nie jestem to na sale, bo jest nieczyszczony wycieczce. Każdy po kolei strzeli po swoim zdjęciu. Nie, ale słuchaj. Jest pomysł. Nie, jeden zrobi tak, drugi tak, trzeci jakoś tak. Nie. O, Fabian. O, ty może tak. O, a tak może do góry. A ty z aparatem jakoś tak. No nie wiem. Bóg ty zdejmowa, no. Ua! Ja właśnie też chcę zrobić robię. Ty robisz Wisławę? Tak, bilet do lepszego świata. Słuchaj, ale gdzie chcesz? Wygląda jak woda, ten, miska, z jakimś odbiciem, albo włosy, posmarowane jakimś żelem, tak. Wow. Jest tu na tym. Ale grzybek? Ej, trochę mały, ale go nie widać. Widać jak liść, jak żołądek. No to nie będzie do mnie. Jakaś wielka asteroida. Czarodzieje, bruto. Pokaż. A ty ja robiłem fotkę. Pokaż. Pokaż. Trzeba to zrobić. Pokaż. Jestem czarodziejem. Czekaj. Jestem Harry Potter, jestem Agata. Ja to raczej gdzieś wybiorę. Tutaj. Nie, odwróć się, bo ja ten tamtędy będę robił, nie? I tutaj stań, no. O, naprzeciwko tego. No. Życzę wam powodzenia i po rozwiązaniu wszystkich haseł, które będziecie wiedzieć, spróbujcie ułożyć hasło główne, tak? Oznaczone jest w tych dolnym rogu w kwadraciku konkretnym. No i nie wiem, czasu macie do oporu, tak? To znaczy byle nie do wieczora, no 45 minut myślę to jest czas, który na pewno wam wystarczy. Myśl. Kiedy masz kłopoty, myśl, powodem szpania, detektyw na ślad, biegnie myśl. Kończymy. Dobra, to ja będę sprawdzać. No ale nieźle poszło. Nieźle poszło, moim zdaniem dobrze wam poszło. Wezmę to też. Najpierw jak to wyszło hasło? Czekaj, no pan czekaj na Marysię. O, Marysia trochę go pomyliła z hasłem. Jakie wyszło? Zwycięzca, tak? Uwaga, czwarte miejsce. No niestety czwarte, ale dziękujemy za udział, tak? Karolinka. Karolinka 12 poprawnie haseł odgadłaś i no nie ma tego rozwiązania końcowego. Marysia ma 14 poprawnych haseł i jest, no coś tu próbowała z tym, ale nie wyszło z tym hasłem ostatecznym. Agata bardzo ładnie, no 16, prawie łeb w łeb zwycięzcą, ale 16 i hasło, a Patrycja 17 plus hasło, także no... Brawo. Jednym punktem, no ale ja myślę, że Agata właśnie, no Agata jest jeszcze młodsza, prawda, koleżanek, także też całkiem tutaj wyprzedziłaś nawet niektóre koleżanki z klasy 6, także możesz być z siebie dumna. Thank you.
pierwszego. Co namalowałaś? Namalowałem jeżdżankę, namalowałem diabelski młyn, namalowałem huśtawkę, namalowałem karuzelę, namalowałem jakieś kukurki. Ja namalowałam McDonald's, ptaszkę, dziewczynkę, kino i sklep z butami. A dlaczego chciałabyś, żeby McDonald's był akurat w Sobótce? Bo... Jesteśmy mogli coś zjeść. Ja narysowałam McDonald's, warzyw, żo i tutaj jeszcze nie malowałam ten. Ja mam narysowałam żołkę, McDonald's, basen i park. A czemu akurat KFC? Bo tam mówię skrzydełka. Powiedz, co namalowałaś tutaj? Tu są miasta. Tak? Tu jest McDonald's, tu boisko, a tu szkoła. Szkoła, tak? Tak. A tu? Tu jest szkoła. Co namalował? Namalowała basen. I domy. Tu mamy kino, basen. A czemu basen? Bo bym nie musiał jeździć do Zarkowa na basen. Aha. A ty co namalowałaś? Mam basen, dwa czołówki i takie kwiaty, co fruwają. Drzewa, motylek. Mm-hmm. Ja narysowałam McDonald's, sklep z butami i basen. A czemu akurat sklep z butami? Bo wtedy się by kupowało buty, do Grabowa po buty. Ja namalowałam tutaj boisko, tutaj basen, sklep. A jaki sklep? Sklep z pożywieniem. Kto by chciał wygrać? Bo nie chcę też. A chciałby ktoś przegrać? A w ogóle powiedzcie mi, dlaczego wzięliście udział w tym konkursie? Tylko głośno. Tak? To można nagrodę wygrać. Ale tylko dlatego, że można nagrodę wygrać, wzięliście udział w tym konkursie? Tak. Nie? A dlaczego nie?